Lech Wałęsa był wczoraj w samym centrum zainteresowania z powodu 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w PRL. Były prezydent nie brał jednak udziału w żadnych uroczystościach, gdyż musiał poddać się hospitalizacji. Pobyt Wałęsy w szpitalu został wykorzystany do skandalicznego ataku. Lech Wałęsa 13 grudnia 1981 roku został internowany przez komunistyczne władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Początkowo starano się go przekonać do współpracy, ale założyciel Solidarności odmówił pójścia na rękę PZPR. Poza przyszłym prezydentem internowano tysiące innych osób, głównie działaczy opozycji demokratycznej, związkowców, intelektualistów, działaczy politycznych. Wśród nich był także inny późniejszy prezydent RP Lech Kaczyński. Stan wojenny trwał do 22 lipca 1983 roku, a przez ostatnie miesiące obowiązywanie pozostawał w zawieszeniu. Jak co roku w całej Polsce organizowano wczoraj inscenizacje, akademie szkolne i marsze. Gdy generał Wojciech Jaruzelski jeszcze żył, pod jego domem odbywały się również demonstracje zwolenników osądzenia przywódcy wojskowej junty, która w wyniku wprowadzenia stanu wojennego przejęła w kraju władzę, którą sprawowała do 1989 roku. Lech Wałęsa 13 grudnia spędził w szpitalu z powodów częstych problemów ze zdrowiem, których doświadcza od dłuższego czasu. Wałęsa musiał udać się wczoraj do szpitala na obowiązkowe, okresowe badania. Jak wiadomo z postów byłego prezydenta w mediach społecznościowych, poszły one po jego myśli. Zdrowy. Można działać dalej dla ojczyzny, napisał na Twitterze. Internauci w większości życzyli Lechowi Wałęsie zdrowia i pomyślności. Wiele osób jednak wykorzystało hospitalizację do ataków na niego. Na jednej z facebookowych grup użytkownicy otwarcie życzyli mu śmierci, i to w męczarniach. Zdychaj diable, ale powoli, żebyś czuł swoje winy, czytamy w opisie do posta, w którym udostępniono informacje o pobycie Wałęsy w szpitalu. Co 13 grudnia robili Kaczyńscy? W dniu wprowadzenia stanu wojennego bracia Kaczyńscy znajdowali się w innych miastach. Lech Kaczyński został internowany i osadzony na niemal rok w Strzebielinku w województwie pomorskim. Jarosław Kaczyński natomiast uniknął zatrzymania, pomimo tego, że przesłuchiwała go SB. Przyszły prezes PiS pozostał na wolności aż do 1989 roku. Jak powszechnie wiadomo z wywiadu, którego sam udzielił, 13 grudnia Jarosław Kaczyński o stanie wojennym dowiedział się w kościele, do którego poszedł po południu, gdyż do godziny 12 spał w rodzinnym domu. Fakt ten wykorzystał wczoraj Lech Wałęsa do ataku na swojego politycznego wroga za pośrednictwem Twittera.
Kontrowersyjny wpis szybko usunięto, ale bystrzy internauci zdążyli zrobić zrzuty ekranu. Obudziłem się więc w południe i poszedłem do kościoła w kompletnej nieświadomości. Słyszałem tylko, jak mama ma pretensje do ojca, że nie zapłacił rachunku, bo telefon jest wyłączony. Kropka. W kościele panował potworny tłok, ale akurat tego dnia był u nas obraz NMP. Kazanie KS. Boguckiego wydawało mi się też jakieś dziwne. I powoli zacząłem się orientować, co się stało, mówił w 1991 roku Kaczyński.